Siemanko, szybka analiza treningu. Nagrywam z MacBooka, także nie wiem, jaka to będzie jakość tej przedniej kamery, ale myślę, że jakoś to przegryziecie. Analiza treningu, dzisiaj miały być czwórki, pięć serii według założeń Bartka. No ale musiałem sobie spróbować, bo czułem, że coś może być jakoś lepiej, więc wszedłem 210, 220, 230 kg. Niestety 230 zabrakło do drugiego powtórzenia, ale jest to do zrobienia. Jedyne, czym mogę się tłumaczyć, to tym, że wczoraj byłem rozbijany, piersiowy, większy, mniejszy, naramienne, wszystko było porozbijane, także dzisiaj było bardzo elastyczne. Myślę, że na sobotę, jak będę robił już koszulę, to będzie wyglądało to lepiej. Tak czy siak jest bardzo duży progres względem ostatniej ligi, gdzie zrobiłem 210 kg, a dzisiaj 230 na powiedzmy 2. Następny trening już będzie według planu, mam nadzieję. Dorzucę na 150 na polonu, ponieważ zrobiłem sobie dzisiaj badania morfologię, wątrobę. W miarę wszystko jest fajne, oprócz lipidogramu, który zepsuł się, jak to zawsze u mnie bywa na cyklu, poprzez właśnie różne takie żarcie, czy też środki. Lipidogram się zmienia, ale nie interesuje mnie to za bardzo, ponieważ jakieś zagrożenie to może być dla osób narażonych na jakieś sercowo-naczyniowe problemy. U mnie tego nie ma, bo serce było bardzo dużo razy badane i po wypadku z koszulą i jest. Nie ma takiej opcji, żeby coś się stało. Wątrobowe trochę podniesione, jutro jadę na wlewy, hematokryt w normie, o dziwo, od kiedy właśnie ta suplementacja profilaktyczna weszła z tego, co Wam podawałem, z PXS-u, z Ankle Sarmu, te Power Life, cykl Access Shield, to wszystko jest w miarę fajnie. Hemoglobina dosyć wysoko, bo przy widełkach do 18 hemoglobinę miałem na 19, ale zrobimy sobie jutro upust razem z wlewami i powinno się to nam fajnie wszystko wyrównać. Chyba tyle. Dzisiaj 4 jednostki hormonu na noc, żeby się zregenerować fajnie do soboty. Co jeszcze? Czekam na materiał z KFD, bo dosyć fajnie tam poszła koszula. A póki co stawiałem jakieś dziwne rzeczy z Wojtkiem. W ogóle to jest ten Wojtek. To nie wiem, powinni puszczać mnie, bo wiadomo, że ja jestem fajniejszy niż on i nie mam w bicepsie syntolu. Chyba tyle. Czekam jeszcze na gryf, bo dostanę gryf do 700 kg platinum. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Ten co mam, co prawda nie jest zły, ale on już też powoli te łożyska się tam kończą. Obciążenia marbo bardzo dobrze się spisują. Ławka przepiękna. Podam też linki tam, albo linki bardziej maila do producenta ławek. Jeżeli ktoś by się interesował, to w komentarzu podam. Tak samo do czego? Aha, do Ankle Sarmu to nie muszę podawać. Aha, szukam kogoś, żeby mi zrobił nową grafikę, ponieważ doszło teraz marbo i trzeba by było zrobić jakąś lepszą grafikę taką na intro. Także jakby ktoś byłby zainteresowany zrobieniem takiej grafiki, to myślę, że też w jakiś fajny sposób się wdzięczę. Czy jakiegoś supla, czy coś fajnego podeślę, czy tam dam, jak się spotkamy na zawodach. Ja po prostu jestem cienki z projektowania, z takich grafik. Teraz się uczę dopiero składać filmy na tym MacBooku i póki co wychodzi mi to, jak wychodzi, ale będzie już lepiej. Także zobaczcie sobie trening i następny materiał wleci w sobotę. Na razie.